Kolejna rzecz, zabezpiecz swoje dochody. Kto by tam myślał o pieniądzach, kiedy się wali świat pod nogami, prawda? Jednak jest to ważne, bo w którymś momencie martwimy się o to, czy sobie damy radę, czy finansowo jesteśmy wydolni. Ja Was namawiam na to, żebyście, jeżeli jesteście oczywiście osobami pracującymi, postarały się o L4. Ważna informacja tutaj, w przypadku onkologa możecie uzyskać zwolnienie L4, które będzie dłuższe niż te 30 dni, dlatego że lekarz onkolog może Wam na przykład wystawić skierowanie na większość czasu leczenia, czyli na przykład na czas chemioterapii, to wtedy jest dłuższe zwolnienie i to jest fajna opcja w momencie, kiedy źle się czujecie po chemiach, nie chcecie pilnować tego z kalendarzem w ręku, kiedy Wam się kończy zwolnienie, kiedy musicie odnowić. Jeżeli nawet zapomnicie, jest taka opcja. Wydaje mi się, że tylko lekarz psychiatra, aczkolwiek może jeszcze jakaś inna specjalność też, jest w stanie wystawić nam L4 z datą wsteczną. I to jest data wsteczna do tygodnia. A więc dziewczyny, jeżeli się gdzieś w trakcie leczenia ogarniecie, że ojej, właśnie skończyło mi się L4 i jest jeszcze ten czas mniejszy niż ten tydzień, to można udać się do psychiatry i poprosić, żeby jakby z datą wsteczną wystawił Wam skierowanie tak, żeby zachować ciągłość. Dla dziewczyn, które mają problem generalnie z zarabianiem, z dochodami, istnieje opcja zbiórek. Można zrobić taką zbiórkę, na przykład ja osobiście korzystałam z Alivi i bardzo polecam skarbonkę, gdzie, no nie wiem, każdy zapatruje się inaczej na prośbę o pomoc. Natomiast jeżeli nie chcecie bezpośrednio prosić o pomoc, możecie stworzyć taką skarbonkę, taki swój profil i zabrać tylko 1% z podatku. Każdy z nas rozlicza podatek, ten 1% można przeznaczyć na jakiś konkretny cel. Jeżeli nie chcecie robić takiej zrzutki powszechnej i prosić o pomoc, nie wiem, na Facebooku, w mediach, to można zawsze też w mailu podać swoje namiary w momencie, kiedy fundacja Was już tam zaaprobuje i w ten sposób zebrać jakieś pieniądze. Te pieniądze bardzo się przydają, to są zazwyczaj na cele medyczne, nie wiem, jakieś operacje, jeżeli coś wyjdzie, że potrzebny Wam jest jakiś lek, który nie jest refundowany. Te pieniądze ze zbiórek można przeznaczyć na takie akcje. A więc co? Alivia, Avalon, Rock'n'Roll, to są rzeczy, to są fundacje, które zdecydowanie robią takie rzeczy i które z całego serca polecam. Następnym krokiem jest udanie się do Centrum Osób Niepełnosprawnych. W większych miastach będzie się to nazywało zazwyczaj Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W miasteczkach powiatowych będzie to Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Może to być też Centrum Pomocy Rodzinie. I tam oni mają swoje wnioski o przyznanie stopnia niepełnosprawności. W Polsce zazwyczaj jest tak, że w momencie, kiedy zaczynamy chemię, z automatu przysługuje nam stopień znaczny. Jest to stopień przyznawany wtedy na jakiś czas, minimum rok, czasem zdarza się, że są to 2-3 lata. I dziewczyny, jeżeli macie stopień znaczny, kolejna świetna rzecz to jest taka, że wszelkie przejazdy komunikacją miejską w większości miast w Polsce są bezpłatne. Do tego stopień znaczny uprawnia Was do otrzymania karty parkingowej. Oczywiście trzeba złożyć oddzielny wniosek, ale macie prawo do złożenia i do uzyskania karty parkingowej przy stopniu znacznym i wtedy możecie parkować na każdej kopercie, w każdym centrum handlowym, w centrum onkologii. Poza tym parkingi na kopertach dla niepełnosprawnych są bezpłatne i uwaga, to jest też bardzo ważne, w centrach onkologii, jeżeli będziecie parkować i wjeżdżać autem z kartą parkingową, nie płacicie za postój w takim ośrodku. Kolejna rzecz, dla Was dziewczyny, które jesteście młode, planujecie jeszcze rodzinę, może nawet nie zdążyłyście zajść w ciążę, zabezpieczcie płodność. Tak, jest to możliwe, tylko trzeba o tym porozmawiać z onkologiem przed rozpoczęciem chemii, a najlepiej rozpocząć ten temat zaraz po tym, jak wiecie, że już macie diagnozę raka. Zabezpieczenie, są trzy sposoby zabezpieczenia, takie powszechne zabezpieczenia płodności. O tym pewnie powiem w jakimś kolejnym filmiku, natomiast trzeba poruszyć ten temat, bo czasem w tym wirze tych wszystkich informacji, pośpiechu może to umknąć onkologowi. Musicie o tym pamiętać i zapytać po prostu, jak mogę zachować płodność. Zazwyczaj robią to fundacje, lekarze, którzy o tym wiedzą, kierują często pacjentki do fundacji,
które z kolei mówią o instytucjach, które zabezpieczają płodność. I to zazwyczaj dzieje się bardzo szybko. Także jeżeli na przykład wiecie, że macie tydzień do rozpoczęcia chemii, boicie się, że tego nie da się zrobić, nie da się to zrobić, tylko trzeba o tym pamiętać. I dziewczyny, ważna rzecz, tak, po raku można zajść w ciążę. Na grupach tych facebookowych, o których wspominałam wcześniej, jest dużo dziewczyn, które zaszły w ciążę po raku, są zdrowe, mają śliczne, piękne, zdrowiesieńkie dzieci, także nie możemy pozwolić na to, żeby rak przekreślił nasze szanse związane z macierzyństwem. Przed chemioterapią warto zrobić makijaż permanentny i to jest kolejna rzecz. Trzeba to zrobić przed pierwszym wlewem. Tak samo jak zabezpieczenie płodności trzeba zrobić przed chemią, tak samo robimy makijaż permanentny. No, co tu dużo ukrywać? Większość włosów wypadnie. Jeżeli dostaniecie zwłaszcza czerwoną chemię, to w ogóle te włosy, no, z głowy w ogóle wypadną, natomiast jeżeli dostaniecie koktajl, że tak się wyrażę, czerwono-biały, czyli najpierw chemię czerwoną, potem białą, to z czasem brwi i rzęsy też wypadną, a więc tutaj te obrysy oczu są bardzo słabe i wtedy ten makijaż permanentny faktycznie pomaga. Jest wiele miejsc w Polsce, które wykonują makijaż permanentny dla kobiet za darmo, dla kobiet onkologicznych, także warto się temu przyjrzeć. Ja osobiście nie miałam makijażu permanentnego, bo jakoś, nie wiem, mi się wydaje, że to za dużo dla mojej urody, ale dużo dziewczyn robi i pięknie to wygląda, można to świetnie zrobić i na pewno to pomaga też tak psychicznie, że patrząc na siebie w lustrze już w trakcie leczenia, w trakcie chemii widzimy, że jednak jest tam jakaś kreska nad okiem. Kolejna rzecz, którą najprawdopodobniej jeszcze będziecie musiały, z którą będziecie się musiały zmierzyć przed rozpoczęciem leczenia, to rozmowy z najbliższymi i przyjaciółmi. I to jest, dziewczyny, trudna sprawa, bo różnie będą reagować wasi znajomi. Wiele z nich uderzy nie ma tematu, wiele z nich nie będzie umiała się zmierzyć z tym tematem. Będzie wiele osób, które nagle okażą się wam niezbędne i świetnie się sprawdzą w sytuacji bądź co bądź kryzysowej. Dlatego ja osobiście jestem zwolennikiem jasnych sytuacji i lubię bardzo nakreślić to, co się dzieje i czego bym nie chciała, albo czego chciałabym uniknąć w chorobie. I tak też zrobiłam w swoim wypadku. Po prostu porozmawiałam z moją rodziną i powiedziałam, że słuchajcie, będzie tak i tak. Przedstawiłam im już konkretnie plan leczenia. Zrobiłam to bardzo merytorycznie, z dalszym planem, co będzie się działo po kolei. Nie oddawałam jakby tej pałeczki i zarządzania komuś innemu. I też bardzo jasno powiedziałam, że nie chciałabym, nie wiem, nikogo pocieszać. No to też zależy, w jakich relacjach jesteście, tak? Może być trudno coś takiego powiedzieć swojej mamie czy teściowej. Natomiast ważne, żeby czuć się w tym, co robicie, dobrze. Żeby was to nie uwierało. To nie wy macie kogoś pocieszać. To nie wy macie udawać, że temat nie istnieje. On istnieje, on jest i to nie jest, nie macie prawa czuć się gorsze, bo zachorowałyście na raka. I druga ważna sprawa, jeżeli macie dzieci, są to w miarę małe dzieci, zresztą jakie by one nie były, one wyczują, że coś się dzieje, że się zmieniacie, że wasz wygląd się zmienia. I dziewczyny, ja uważam, że warto porozmawiać z dzieciakami. Wiadomo, dostosujmy ten komunikat do ich wieku, ale one muszą wiedzieć, nie musimy używać słowa rak. Ale one muszą wiedzieć, że jesteście chore, no bo czasem będziecie się gorzej czuły, czasem będziecie po prostu leżeć cały dzień. Jeżeli dzieci od was usłyszą to, że tak będzie, to one automatycznie będą się czuły bezpieczniejsze, że oho, mamusia tak powiedziała, że tak będzie, no i tak jest, ale ja jej ufam, bo wiem, że to się potem zmieni. One nie stracą tego poczucia bezpieczeństwa, które miały do tej pory. Ja jeszcze tutaj bardzo polecam książkę. To jest węgierska książka, ale w polskim wydaniu Mama miała operację. Tę książkę, słuchajcie, rozdaje Fundacja Rock'n'Roll. Wystarczy skontaktować się z fundacją, napisać do ich pani psychoonkolog, pani Małgosi i taką książkę możecie dostać. I ona jest świetna. W bardzo przystępny sposób mówi o chorowaniu na raka piersi, ale jest to też takie trochę w lekki sposób powiedziane. Także nie wystraszy tych dzieci. Nie bój się prosić o pomoc, pomimo, że możesz być taką naprawdę najlepszą Zosią Samosią, to jest ten czas, kiedy trzeba trochę odpuścić.
i trzeba umieć poprosić o pomoc i naprawdę ludzie chcą pomagać, ludzie chcą być dobrzy, a więc umiejmy prosić o pomoc i pomyślmy sobie o tym, że im czasem też jest ciężko nam pomóc, bo nie wiedzą, jak to mogą zrobić. I wystarczy czasem jeden sygnał od nas, że czegoś nam brakuje, coś byśmy chcieli i oni to zrobią dla nas. I to jest fajne, bo to bardzo pomaga w dochodzeniu do siebie. I taka jeszcze jedna rzecz ode mnie. Spędzajcie czas z tymi, w których towarzystwie czujecie się dobrze. Nie narzucajcie sobie spotkań jakieś na siłę, że musicie się spotkać z tym, z tym i z tym, wytłumaczyć każdemu kolejno, co się dzieje. Jeżeli ktoś na chwilę potrzebuje się od Was odseparować, ok, dajcie mu ten czas, nie narzucajcie niczego i po prostu zaufajcie sobie. I wreszcie poddajemy się leczeniu. I dziewczyny, w tym momencie myślę, że w miarę ze spokojną głową jesteśmy w stanie oddać się w 100% terapii. Ważne jest tutaj, żeby zadbać o zbilansowaną dietę. Uczulam Was bardzo, uważajcie na te wszystkie nagłe zmiany diety. No nie wiem, całe życie jadłyście mięso i nagle przestajecie jeść mięso, wyłączacie cukier, jecie prawie same warzywa i owoce. Nie, tak się nie da. Wiadomo, wszystkie te rzeczy, owoce, warzywa są zdrowe, ale trzeba to zrobić. Nie można robić radykalnych ruchów. Wydaje mi się, że w chorobie nowotworowej każde takie radykalne działanie, które przestawia organizm z jakiegoś rytmu do innego, może mieć gorsze konsekwencje dla Was w przypadku brania chociażby chemioterapii, niż jakieś takie stopniowe odchodzenie od złych nawyków. Także jak najbardziej cukier jest szkodliwy, wszystkie jakieś tam chemikalia, substancje przetworzone, tak, ale zachowajmy w tym zdrowy umiar i róbmy to stopniowo, nie odrzućmy nagle wszystkiego, bo może się okazać, że nasza morfologia po prostu nie da rady, no i będziemy tę chemię mieć na przykład odroczoną, co też nie jest fajne. Także uważajcie na to, ruch jest wskazany. Dziewczyny, jeżeli tylko będziecie w stanie, ruszajcie się, chodźcie na spacery, czy to z dzieciakami, czy same, ćwiczcie. Jeżeli macie kogoś w rodzinie, kto ćwiczy, może to jest fajna okazja, żeby z nim ćwiczyć razem. Bądźmy aktywne, bo to naprawdę bardzo pomaga przy chorowaniu. Dużo odpoczywajcie, dajcie sobie ten wewnętrzne pozwolenie, że możecie odpoczywać, możecie spać w ciągu dnia, to jest okej. Tak, właśnie to działa, musicie się zregenerować. No ja wiem, że taki obświechtany slogan na końcu, myśl pozytywnie, ale to naprawdę jest, w tym drzemie siła. Pomyślcie sobie o tym, co będziecie robić, jak się skończy leczenie. Te plany, które miałyście jeszcze przed chorobą, które gdzieś tam odkładałyście na półkę, nie ma już odkładania, robicie to teraz i koniec, kropka. Kończycie leczenie, robicie to, co sobie zaplanowałyście. I po prostu zobaczycie, to leczenie naprawdę szybko zleci i ani się obejrzycie. Także ja trzymam za Was kciuki, dziewczyny. Wiem, że będzie dobrze, powolutku tylko wszystko, nie wszystko od razu, a dacie radę. Ściskam Was mocno. Cześć!